Okej, ja sam totalnie nie wierzę, że to mówię, ale jak to kiedyś powiedział słynny streamer, a teraz nauczyciel chemii, Twitch coraz bardziej i bardziej schodzi na psy. Cały czas bany za byle co. Jeszcze niecały miesiąc temu zakazał używania słowa simp, masa poległych bohaterów zbanowanych za niewinność, a teraz banują PogChampa. Może jesteście ciekawi, za co? Bo zachęcał do agresji. Według mnie idealnie podsumował to Konopski. To jak, czy czujecie się już zachęceni do agresji? Teraz tak trochę bardziej dokładnie, typek, który jest twarzą tej emotki, postanowił skomentować wczorajszą sytuację w Waszyngtonie, gdzie doszło do zamieszek i wdarcia się do kapitału zwolenników Donalda Trumpa. No i powiedział, że koleś odniósł się do zastrzelonej kobiety w poście na Twitterze, a Twitch powiedział, że on zachęca do agresji. Puff, ban. Całe szczęście, że mamy jeszcze na Twitchu zakładkę porno, gdzie możemy sobie oglądać te wszystkie streamerki, które niechcący wywalają cycole na wierzchu i no, sami wiecie jak to wygląda. No trzymajcie się na tym Twitchu. Ech.